Dobry wieczór wszystkim. Temat dzisiaj bardzo krótki. Jaka edukacja? Chciałem tutaj przedstawić taką wizję edukacji, która jakoś przebija się w wypowiedziach osób tutaj widocznych właśnie na tym plakaciku. To jest Jacek Weigl, Sirken Robinson, Jordan Peterson i ojciec Adam Szustak. Pozornie nie mają może ze sobą wiele wspólnego, jeśli chodzi o branżę czy dziedziny, w jakie się obracają, ale wszystkim jest jakoś bliski temat edukacji czy też wychowania, kształcenia ludzi. I chcę tu przedstawić właśnie taką wizję, która jakby wynika z przemyśleń jakby tej całej czwórki i moich. Także będę się odwoływał do poszczególnych osób, aczkolwiek, tak jak mówię, ta tematyka, czyli to, o czym będę mówił, to będzie próba jakiegoś ujęcia całościowego. Wcześniej jeszcze też podejmę krótką refleksję na temat tego, jak edukacja wygląda dzisiaj i spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebujemy jakichś reform, tak jak to ma miejsce do tej pory, były wprowadzone, na przykład gimnazja, teraz się je znowu likwiduje, czy też może istota sprawy leży w czymś innym, w paradygmacie, czyli w tym sposobie, w jaki w ogóle patrzymy na edukację, na wykształcenie. Ale zacznijmy od początku. Przedstawię pokrótce te osoby, o których tutaj mowa. To jest Sirken Robinson. To jest pisarz, mówca, doradca, lider w dziedzinie rozwoju kreatywności, innowacyjności, zasobów ludzkich. Jest to postać dosyć znana na całym świecie. Wydaje mi się, że u nas stał się bardziej znany z uwagi na to, że występował w takiej serii wykładów TED i mówił właśnie o edukacji. Tutaj przedstawię też to, co w swoich wykładach zwraca uwagę. Ważne jest co? To, że no rzeczywiście pracował z bardzo znanymi organizacjami, jak z Komisją Europejską, UNESCO, z Radą Europy, Royal Shakespeare Company, Liverpool Institute for Performing Arts, Royal Ballet i tak dalej, i tak dalej. Także no nie są to jakieś mało znaczące instytucje. No i też urodził się w rodzinie robotników. Jego rodzice nie byli intelektualistami. I gdzieś od początku no, inspirował go temat edukacji i stał się adwokatem w tym sensie, że no, jest zdania, że powinniśmy się edukować, uczyć całe życie. Niestety ta idea gdzieś została zatarta. W ogóle samo pojęcie nauki gdzieś zostało sprowadzone do takiego nauczania czysto szkolnego, akademickiego. Kolejna osoba to jest Jacek Weigl, działacz społeczny, mówca, doradca. Skończył Wydział Zarządzania i Marketingu. Jego specjalizacją to są finanse i bankowość, ale temat edukacji jest mu bardzo bliski. Jest jednym z pionierów edukacji chrześcijańskiej w Polsce. Założył Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja. Prowadziło to stowarzyszenie szkołę Samuel, on pełni tam funkcję dyrektora. 27 placówek edukacyjnych zainspirowało się jego wizją edukacji, zaczęło wdrażać te pomysły w życie. Jest założycielem Fundacji Edukacja z Wartościami. No i promuje taką edukację, która ma na celu nie tylko przekazanie jakiejś teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim też naukę odpowiedzialności. Czy też jest to edukacja, której celem jest rozwój potencjału danej osoby. Ciekawostką jest, że w ogóle tematem edukacji w dużej mierze zainteresował się z powodu swojego syna adoptowanego. Tam opowiada taką w jednym ze swoich wykładów właśnie anegdotkę. Syn adoptowany nie z domu dziecka, tylko w momencie, kiedy się żenił, no jego obecna teraz żona miała już dziecko, które przyjął i adoptował jako swoje własne. No i były jakieś problemy właśnie w szkole na takiej zasadzie,
Mam nadzieję, że pamięć mnie teraz nie myli, ale to chyba były zajęcia z matematyki. Ogólnie jego syn z matematyki był dobry, ale gdzieś no jakieś były problemy w szkole. No i zapytał tej dyrektorki, to zdaje się szkoły, nawet na jakimś spotkaniu, czy to może jest jakiś problem z nauczycielem, że może za bardzo jakoś taki, no, atmosferę jakąś za bardzo nerwową wprowadza, czy może powinien zwrócić uwagę na metodologię nauczania, może jakiegoś metodyka by poprosić do szkoły. No i odpowiedź pani dyrektor była taka, że nie ma sensu, a po co to, i tak się nic nie zmieni. I bardzo go to zdenerwowało. Innymi słowy takie no podejście, nazwijmy to, bumelanckie trochę. Jest jak jest, po co tu coś zmieniać, przecież inni jakoś zdają, to dajmy spokój. A tu już stary nauczyciel, on już taki jest, niedługa emerytura, czyli no wręcz nawet promowanie w strukturach tego systemu takiego podejścia, w którym ludzie się nie uczą. I on chyba wtedy już prowadził jakieś placówki edukacyjne, nie wiem, czy teraz czegoś nie poplątałem, ale właśnie powiedział, że w mojej szkole, jeżeli nauczyciel się nie uczy, to go zwalnia, bo potrzeba jest tutaj jakiejś wymiernej jakości tego kształcenia. Nie chodzi o to, żeby przesiedzieć tam godzinę, że tam część bardziej bystrych załapie, a ci, którzy są gdzieś w ogonie, będą pozostawieni sami sobie. Polecam zresztą jego wykłady, są dostępne na YouTubie. On też prowadzi takie wykłady do ludzi biznesu. Tak to nazwijmy. Kolejna osoba to jest ojciec Adam Szustak, dominikanin. Znany jest z takiego kanału internetowego Langusta na Palmie. Jeden z najbardziej chyba rozpoznawalnych kaznodziejów internetowych, tak nazwijmy. No zresztą jest to jakby charyzmat dominikanów, jeśli chodzi właśnie o takie nauczanie wędrowne. Sporo rekolekcji prowadzi, napisał ileś książek, audiobooków. Też jest cała masa, czy właśnie na tym kanale Langusta na Palmie. On właściwie codziennie tam jakieś nagrania się pojawiają. Jeszcze wrócę do niego trochę później w kontekście wykorzystania właśnie nowych technologii w edukacji, w nauczaniu. Zdobył też w 2016 roku Nagrodę Publiczności w konkursie Grand Video Awards organizowanym przez magazyn Press w kategorii Najlepszy Vlog za odcinek z cyklu Dobranocka. No i zainspirował też powstanie takiej chrześcijańskiej fundacji Malak, która też no, stara się promować chrześcijańskie wartości właśnie przez różne dzieła, wydaję, audiobooki, książki, masę innych rzeczy, ale tu nie będę się już dokładniej zagłębiał. I kolejna osoba, o której już tutaj wspominałem podczas jednego z wykładów, to profesor, dam kropki brakło po prof, Jordan B. Peterson, kanadyjski psycholog kliniczny, profesor na Uniwersytecie w Toronto, pracował wcześniej na Harvardzie, zajmuje się psychologią ideologii, religii, osobowością, świadomością, systemami totalitarnymi. To był jego jakby taki punkt wyjściowy. Zastanawiał się, skąd na świecie jest tyle zła, jak tworzą się takie systemy, jak komunizm, nazizm. To jest ciekawe, bo właśnie w swoich wykładach, wypowiedziach zwraca uwagę właśnie na to, że to nie nazizm był najgorszym systemem totalitarnym w XX wieku, ale właśnie komunizm, który wymordował o wiele więcej ludzi i jest zażenowany tym, że w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie panuje bardzo duża ignorancja na ten temat. I widzimy podczas różnych manifestacji na przykład ludzi z flagami, jakimś tam z sierpem i młotem, co wydaje mu się już zupełnie jakąś pomyłką. Ale w Polsce i na świecie stał się bardziej znany poprzez publikację filmu właśnie na YouTubie, w którym krytykował taką ustawę kanadyjskiego rządu, o czym też tu podczas jednego z wykładów wspominałem, która jakby wymuszała, czy ona już została przyjęta, więc wymusza na ludziach używanie jakichś dziwnych zaimków, czyli nie tylko on, ona, ale jeszcze tam jakieś dziwne wymysły z he, z she i masa innych. Zresztą był podczas debaty właśnie w kanadyjskim rządzie z pewnym prawnikiem, bardzo krytykowali punkty
punkty tej ustawy z uwagi też na jej niespójność i wewnętrzną sprzeczność, ale nie będę się w to zagłębiał, kto będzie chciał, to tego poszuka. I no, też jest właśnie ukierunkowany na nowe sposoby edukacji, czy pewne nowe spojrzenie w ogóle na sposób kształcenia ludzi, a to dlatego, że uniwersytety jego zdaniem, i wydaje mi się, że to jest w tym dużo, dużo prawdy, stały się no, przedmiotem różnego rodzaju propagandy ideologicznej. W tym wypadku, on tutaj zwraca uwagę, że jeśli chodzi o Kanadę, to jest właśnie neomarksizm, gdzie no, jakby mówi się o rzeczach, które rozmijają się z aktualną wiedzą naukową po prostu. Jest autorem książki Maps of Meaning, The Architecture of Belief. To był zresztą temat właśnie mojego wykładu jakiś czas temu. A także serii wykładów, które wyszły ostatnio właśnie dzięki temu, że zostały zasponsorowane przez jego fanów w internecie, o psychologicznym znaczeniu opowieści biblijnych. To były wykłady, które odbyły się nie na uczelni, ale w wynajętym miejscu w teatrze. Masa ludzi zapłaciła po prostu na bilety po to, żeby tę serię wykładów zrobił. Tam jest bodajże 12 odcinków, coś takiego, już teraz nie pamiętam dokładnie. W każdym razie ciekawa bardzo postać i bardzo no właśnie teraz aktywnie działa, jeśli chodzi o wykorzystanie nowych technologii, nowych mediów do edukacji, takiej niezależnej. No i pierwszym pytaniem, jakie należy sobie zadać, to jak się znaleźliśmy w punkcie, w którym jesteśmy? Dlaczego ta rzeczywistość edukacji wygląda tak, jak wygląda? I jak ona wygląda? Można spróbować jakoś ją opisać czy zdefiniować. Otóż, tak jak mówi Sir Ken Robinson, to jest zresztą grafika zrobiona do jednego z jego wykładów właśnie w serwisie YouTube, gdzie o tej edukacji opowiada. Ja nie będę oczywiście tu mówił wszystkiego, bo kto chce, to ten wykład może znaleźć po polsku. Ale mówił, że ona opiera się jakby na takich założeniach oświecenia, rewolucji przemysłowej, gdzie no, ludzie postrzegani są trochę jak produkty i łatwo sobie zdać z tego sprawę, dlatego że chociażby klasy, czy ludzie są przyporządkowani do klas na podstawie daty produkcji, jak on to ładnie mówi, no i tak jest. A przecież, no o ile możemy powiedzieć, że ten rozwój biologiczny w jakiś sposób łączy się z rozwojem intelektualnym i duchowym, no to nie jest on taki ścisły jak w przypadku roślin czy zwierząt. Jednak jesteśmy ludźmi i bywa tak, że znajdą się i młodzi mędrcy i starzy głupcy. I to jest fakt, więc ten podział no, wydaje się niedopasowany do natury ludzkiej wręcz. No ale chodziło o to, żeby wytwarzać geniuszy, stworzyć pewne fabryki geniuszy. No oczywiście to było też napędzane przez pewną, nazwijmy to, ideologię związaną właśnie z tą rewolucją przemysłową, która kładła nacisk na produkcję jako jedną z najwyższych wartości. No myślę, że to jest dla nas dosyć oczywiste. Kolejna rzecz to ta perspektywa zaprowadza równość buldożera, jak to lubię nazywać, nie tylko w kontekście edukacji, ale też niektórych innych ideologii, które no gdzieś tam wokół tej edukacji krążą. Tu mamy taki obrazek, przeczytam, bo może nie widać tam z daleka. Aby było uczciwie, każdy otrzymuje takie samo zadanie. Proszę wspiąć się na to drzewo. No i mamy małpę, jakieś tam pingwina, słonia, rybkę i tak dalej, i tak dalej. No, to jest kolejna rzecz, pewna standaryzacja pytań, standaryzacja egzaminów. Wszyscy mamy z tym do czynienia, widać to szczególnie w tej nowej maturze. Ja jeszcze zdawałem starą, ale ta nowa matura ma już odpowiednie klucze, nawet co do różnych interpretacji, tego typu spraw. No, tak naprawdę zabija to, po pierwsze, zabija kreatywność, a po drugie, jakby w ogóle nie bierze pod uwagę tego aspektu jednostkowego, no bo ktoś może być, no tak jak te zwierzęta, powiedzmy, słaby w jednej dziedzinie, a mocniejszy w drugiej. I w momencie, kiedy wprowadzamy takie sztywne standardy, no to kogoś w tym momencie dyskryminujemy, a ktoś, komu przychodzi coś łatwo, jest nagle postrzegany za geniusza, mimo że dla niego większym wyzwaniem było coś innego. Więc jest to zaprzeczenie właśnie równego traktowania w tym właściwym sensie.
I taka równość buldożera, która tych, którzy gdzieś wystają wyżej, ścina w dół, a ci, którzy gdzieś są niżej, no to do tej kreski tam nie są w stanie doskoczyć. Ale pójdźmy dalej. Z czym to się jeszcze wiąże? No też z tym, że sama forma kształcenia, już taka czysto, nazwijmy to materialna, jest także ustandaryzowana w pewien sposób. Nie mówię, że to jest z góry złe, tylko kwestia jest tego, czy na pewno musimy trzymać się takich sztywnych ram co do wszystkich tych aspektów, o których tu wspominam. Bo powiedzmy zajęcia w szkole, czy jakieś wykłady, teraz powoli coś tutaj się zaczyna zmieniać w tej dziedzinie, ale wyglądają mniej więcej tak. No, mamy ławki, mamy krzesła, tak jak tutaj Państwo siedzicie. Jest jakaś gadająca głowa przy tablicy, która coś opowiada i to jeszcze, no tutaj mamy akurat jakąś prezentację, coś się rusza, ale z reguły to jest właśnie jakaś zielona czy czarna tablica, na której tam są notowane jakieś ewentualnie rzeczy, tudzież, co jeszcze gorsze, ktoś, taki nauczyciel czy wykładowca bierze do ręki kartkę i dyktuje przez całe zajęcia, co można po prostu usnąć. I jaki jest w tym problem? Problem jest taki, że występują różnice w naszym myśleniu nie tylko jako jednostek, bo nie wiem, kto to powiedział, ale że jeden człowiek z drugim różni się tak, jak zwierzęta różnią się gatunkami, że taka duża różnica jest między nami. To jest jedna sprawa. Druga rzecz, że występują wbrew temu, co dzisiaj słyszymy w różnych mediach i jeśli chodzi o różne ideologie, występują różnice w myśleniu kobiet i mężczyzn, dziewczynek i chłopaków. Dziewczynki ten system edukacji, z którym mamy do czynienia współcześnie, dzisiaj, jest przystosowany dla dziewczynek, dla kobiet. On się tu sprawdza. Siedzi sobie taka dziewczynka w ławce, słucha pewnych informacji, wierzy temu nauczycielowi, wykładowcy, że to jest prawda. Ona nie musi dociekać, nie musi tego do końca rozumieć. Jest w stanie się częściej, ja oczywiście generalizuję, bo wyjątki pewne występują, ale to jest potwierdzone badaniami naukowymi, że taka jest prawda. Chłopiec w tym czasie chce się poruszać, on woli pobiegać, pokopać piłkę. Były badania też przeprowadzone w ten sposób, że nie pamiętam teraz źródeł, ale to podaje właśnie Jacek Weigl w swoim wykładzie. Można w razie czego sobie przesłuchać w internecie właśnie odnośnie edukacji. Mówi o tym, że w momencie, kiedy pojawiały się zajęcia na dworze, czyli wychodziło się, że tam poruszać się, pokopać piłkę, dziewczynki były bardziej skłonne, żeby siedzieć i sobie rozmawiać między sobą. Chłopcy zaraz gdzieś tam biegali. W sali dziewczynki siedzą sobie spokojnie, chłopcy gdzieś rozrabiają, coś zaczepiają i tak dalej. No, jest to coś, do czego biologicznie my nie jesteśmy przystosowani jako chłopcy, jako mężczyźni. Potrzebujemy jakiegoś ruchu i jest pewną uciążliwością spędzić dla takiego chłopca, zresztą myślę, że dla dziewczynki w dłuższym rozrachunku też, ale powiedzmy te 8 godzin, jak ja pamiętam, w podstawówce siedząc w ławce. Jest to po prostu, no, ktoś, kto wpadł na taki pomysł, musiał być niespełna rozumu. To nie jest kwestia nawet jakichś badań, tylko pewnej oczywistości, że dziecko potrzebuje ruchu. I co się dalej dzieje? No, dzieje się to, że Ken Robinson wspominał właśnie tutaj o problemie ADHD. Bo teraz jest tak, że no jak to, chłopiec powiedzmy, który ma tam lat kilkanaście, nie jest w stanie wysiedzieć w ławce przez 8 godzin, tylko cały czas się rusza, rozprasza, biega, szarpie dziewczynki za włosy, no to musi mieć ADHD, czyli jest nadpobudliwy. To nie jest prawda, że jest w wielu wypadkach, to nie jest prawda, że jest nadpobudliwy, po prostu jest zdrowym chłopcem, taki, który siedzi i nie ma, można powiedzieć, żadnych odruchów, żeby gdzieś przerwać ten statyczny stan siedzenia w ławce, to z nim jest widocznie jakiś problem, bo zdrowe dzieci chcą się ruszać, potrzebują się ruszać, prawda? Każdy, kto ma dzieci, widzi, że one są pełne energii, a my je zaraz w momencie, kiedy pojawia się ta nadpobudliwość, zaraz próbujemy usypiać, chcemy szprycować jakimiś lekami, wysyłamy do psychologów i no, moim zdaniem dzieje się przez to wielu dzieciom krzywda, bo tworzymy jakieś takie posłuszne roboty, które wykonują nasze polecenia. Taka mała anegdota też, jak byłem na wolontariacie w Niemczech przez rok i tam pracowałem w takich centrach młodzieżowych,
No to najlepszą relację tam miałem w jednym z centrów z takim chłopakiem, miał na imię Luka, który był największym rozrabiaką ze wszystkich. I właśnie też dziewczynki siedzą spokojnie, gdzieś rysują, a on gdzieś skacze tam na stół bilardowy, gdzieś tam wywraca jakieś jedzenie na podłogę i tak dalej, ale w momencie, kiedy wchodzi się z nim w interakcję, czyli nie tylko siedzi, mówi uspokój się, siedź, rób coś tam, ale pójdzie się z nim pobiegać, w coś pograć, no to jest zupełnie inna sytuacja. Nagle zaczyna respektować ten autorytet nawet tego opiekuna, dlatego że widzi, że ktoś się nim naprawdę interesuje, że to nie jest tylko na zasadzie, że ja chcę mu wepchnąć do głowy jakiś algorytm zachowania, który powinien realizować w danym momencie, ale że ja naprawdę, że naprawdę mi na nim zależy, że wchodzę w jakąś ludzką relację. Kolejna rzecz też, to jest też samo podejście do sposobu nauczania pod kątem różnych też paradygmatów myślowych. I tu chciałbym wymienić myślenie konwergencyjne i dywergencyjne. Zazwyczaj jesteśmy atakowani tym myśleniem konwergencyjnym, czyli myśleniem liniowym. Podaje nam się jakieś fakty, jakieś przesłanki i na koniec z tego jakiś wniosek. Ale tak naprawdę nasz umysł łatwiej uczy się w inny sposób, poprzez myślenie właśnie dywergencyjne, kiedy pewne rzeczy łączą nam się z innymi, poprzez pewne skojarzenia. A nie tylko, że teraz mamy lekcje historii, tylko uczymy się historii. Teraz mamy lekcje geografii, tylko geografii. Potem mamy masę takiej zatomizowanej wiedzy. A połączmy to w całość. My mamy zawsze potrzebę budowania pewnego całościowego obrazu rzeczywistości. I jeżeli przekazuje nam się tylko wiedzę taką pokawałkowaną, a nikt nie zbiera tego w całość, nie mówi, o, patrzcie, taki obraz rzeczywistości z tego wynika, no to my się w tym gubimy. To jest tak, jakbyśmy mieli różne tunele labiryntu, a nie widzimy, o co chodzi. To jest tak, jakby wziąć rysunek na kartce, przystawić go sobie do oczu i my widzimy jakieś tam linie. Mówimy, o co chodzi w tych liniach, ale trzeba dystansu, trzeba się odsunąć od tego rysunku, żeby zobaczyć w nim jakieś może oblicze. Więc to myślenie dywergencyjne jest bardzo zaniedbane i to jest na niekorzyść też sztuki, nauk humanistycznych, ale chcę tu powiedzieć, też zaznaczyć taką jedną rzecz. Nie chodzi mi o to, że jestem teraz piewcą nauk humanistycznych, mówię za dużo tych nauk ścisłych i tak dalej. Chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o pewne spójne złożenie tego w całość, bo z drugiej strony humanizm, tak to nazwijmy, oderwany od logiki na przykład, prowadzi do jakiejś czystej fantastyki, tak tworzą się ideologie. Więc chodzi o zachowanie tej ścisłości myślenia, ale otworzenie się też na tą dywergencję. No wydaje mi się, że to jest bardzo ważna sprawa i tak samo tym oto osobom, o których wspominałem na początku, które starają się na tym też bazować, jeśli chodzi o swoje rozwiązania dotyczące przekazywania wiedzy, jaką mają do przekazania, w pewnym też aspekcie wychowawczym. To znaczy, że nie podchodzimy do drugiego człowieka jako do worka na wiadomości, tylko jako do człowieka, który po przyjacielsku, tak to nawet nazwijmy. Bo jeżeli ja nie jestem jako wykładowca, jako nauczyciel, nie jestem przyjacielem tych osób, które znajdują się na sali, czyli ja nie chcę przekazać im jakiegoś dobra, którym jest prawda, no to co ja tu w ogóle robię? O co mi chodzi? Ja jakąś chcę narzucić może im ideologię wtedy, może chodzi mi tylko o to, żeby mieć jakieś tam wyniki w rubrykach i odebrać swoje pieniądze z wypłaty, ale to jest pozbawione sensu, jakby mijamy się wtedy zupełnie z celem. I to się wiąże też trochę z moim dzieciństwem, bo szczerze to muszę przyznać, że nienawidziłem podstawówki. No, nie lubiłem liceum. Może to już tak mocno nie szło, ale też było to dla mnie ciężka przeprawa. Moje świadectwo, na świadectwie maturalnym mam 8.2 wpisane. Na żadne inne studia chyba poza filozofią by mnie nie przyjęli. Więc no, tak wygląda ta sytuacja. Jest to może słaba reklama, jeśli chodzi o mój autorytet czy kompetencje, ale tak to wyglądało. I pamiętam, jak wykłócałem się w domu z rodzicami odnośnie właśnie, mówię, po co ja się tego uczę, co ci nauczyciele, no robiłem jakieś takie burze, nazwijmy to, wracając ze szkoły do domu. No i rodzice mi powtarzali, zobaczysz, jak dorośniesz, to będziesz dziękował za to wszystko i tak dalej. Mija ileś lat. Oczywiście ileś z tej wiedzy, no to było nieuczciwe, jakbym powiedział, że nie przydało mi się nauka, nie wiem, pisania, czytania, liczenia,
Ale ta cała reszta, ona gdzieś w dużej mierze odpłynęła, już nie mówiąc o tym, że stosunek samych nauczycieli do uczniów, do mnie, no pozostawiał wiele do życzenia i to nie jest tylko to, co uważam jako dziecko, ale nadal uważam, że większość z tych osób w ogóle nie powinno znaleźć się w tym miejscu, że powinna istnieć weryfikacja, nie tylko dotycząca kompetencji, jeśli chodzi o samą wiedzę. Na zasadzie kończymy na przykład taką uczelnię jak Akademia Jana Długosza, kończą ludzie jakąś pedagogikę, idą potem do szkół nauczać w podstawówkach, w liceum, ale tak naprawdę sprawdza się głównie ich kompetencje, jeśli chodzi o wiedzę na dany temat. Ale zobaczmy, czy oni potrafią się wypowiadać w taki sposób, żeby to było zrozumiałe dla dzieci. Czy mają cierpliwość do tych dzieci? Czy zachowują się jak ludzie? To jest kolejna rzecz. Tego nie ma. Tego nie ma. A to są bardzo istotne sprawy. I ciekawą sprawą było, jak w któregoś razu włączyłem telewizor i leciała właśnie piosenka Another Brick in the Wall i sobie pomyślałem wtedy, to są dorośli, którzy myślą tak jak ja. I no, wydaje mi się, że w dużej mierze, no wiadomo, to jest pewna jakieś wyolbrzymienie problemu, które tu przedstawia nam zespół Pink Floyd, ale no, mniej więcej tak wygląda, powiedzmy, sposób, w jaki postrzegana jest edukacja w tej strukturze, powiedzmy, w jakiej funkcjonujemy, czyli na zasadzie jakiejś takiej machiny produkującej po prostu mądrych ludzi, co nie działa, no, w dużej mierze nie działa. Ale chcę tu zaznaczyć, że nie jestem też wrogiem w ogóle edukacji formalnej, czy w ogóle systemu jako takiego, czy pewnych struktur, a już tym bardziej nie jestem wrogiem autorytetów, które występują, tylko że te autorytety, przypuśćmy autorytet nauczyciela, dyrektora i tak dalej, za nimi powinna iść jakaś treść. To nie powinna być tylko pusta forma. Ja jestem nauczycielem, macie mnie słuchać. Prawda? Weryfikujmy też edukatorów. Nie tylko pod kątem ich wiedzy, ale pod kątem kompetencji do nauczania, kompetencji wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Dlatego, że na ten moment to jest produkcja masowa. I ja pamiętam, że ja nie byłem najgorszym uczniem na przykład w liceum, mimo tych 8-2. Byli tacy, co w ogóle nie zdali, powtarzali lata. I z tego, co pamiętam, to iluś z nich, wiadomo, byli jacyś, którzy byli rozrabiakami i takie, no gdzie może można było u niektórych ludzi dostrzec jakiś wymiar patologiczny, ale generalnie to tak nie jest. W wielu wypadkach to są normalni ludzie, którzy nie są głupi tak po prostu, że on się niczego nie uczy. Oni po prostu mieli trudności w nauce, która była oparta właśnie na takiej strukturze, właśnie na takich zasadach, ale wchodząc z nimi w jakieś relacje poza zajęciami, rozmawiając gdzieś na korytarzu o jakichś innych rzeczach, no przypuśćmy, jeden miał mega wiedzę na temat samochodów, mechaniki i tak dalej. Był w liceum, nie radził sobie z innymi przedmiotami. Nie był człowiek głupi, a nieraz słyszałem też, będąc w liceum, ze strony właśnie nauczycieli jakieś wyzywanie od głąbów i tak dalej. No moim zdaniem nie powinno mieć to w ogóle miejsca, bo jeżeli, czyja to jest wina, że ten ktoś jest głąbem, na przykład, nie wiem, z języka polskiego? Przecież to jest wina nauczyciela, który nie był w stanie przekazać mu tej wiedzy. No jeżeli on naprawdę jest głąbem w tym sensie, że nie jest w stanie niczego pojąć, ma jakieś problemy psychologiczne, no to potrzebuje pomocy, która się z tym wiąże, która ten problem rozwiąże. Jeżeli w ogóle jest niezdolny, no to może potrzebna jest inna szkoła, ale generalnie no, trzeba to zaznaczyć. On wtedy nie jest głupi, po prostu nie ma takich możliwości. Co innego, jeżeli jest po prostu leniem. Ale zastanówmy się, dlaczego jest leniem. Może go nudzi ten sposób, w jaki tą wiedzę się przekazuje. Może chodzi o to, żeby poszukać jakiegoś innego sposobu. Oczywiście jest niemożliwe, żeby teraz edukacja działała w ten sposób, ta masowa, nazwijmy to, ta powszechna, że dostosowujemy swoje metody nauczania indywidualnie pod każdą osobną jednostkę. No to nie jest tak do końca realne. Ale wydaje mi się, że w dużej mierze jest to możliwe, dlatego że można próbować grupować ludzi nie właśnie pod kątem daty produkcji, ale ich no, określonych, czy to możliwości, czy to kompetencji, próbując to jakoś zweryfikować, czy sposobów uczenia. Dla jednych lepiej działa, kiedy słuchają wykładu, mają tą pamięć słuchową, dla innych lepiej działa, jeżeli coś widzą, dla innych działa lepiej, jeżeli czymś muszą manipulować. Wydaje mi się, że no, jest tu jakaś przestrzeń do rozpoznania tego, do rozeznania.
No i kolejna rzecz to jest właśnie połączenie, co teraz właściwie się dzieje i to teraz zaczyna być jeszcze większym problemem, to jest takie zespolenie edukacji i nauczania w ogóle z biznesem, ale w takim, bo nie mówię, że to jest coś złego w ogóle, dlatego że potrzebujemy firm, potrzebujemy ludzi, którzy no, oferują jakieś usługi, którzy produkują różne rzeczy, tylko to nie może być tak, że teraz państwowa edukacja, czyli ta, na którą wszyscy płacimy podatki, ona będzie realizować interesy jakichś koncernów, które zalobobowały za tym, powiedzmy, w rządzie jakaś wielka korporacja powiedziała, uczcie tych ludzi tak, tak i tak, to będą naszymi pracownikami. No bo wtedy, no co, my wydajemy pieniądze na podatki po to, żeby jakaś firma prywatna miała z tego pożytek, no to też nie chodzi, żeby iść w tą stronę, prawda? Tym bardziej, że cała edukacja, czy istota edukacji, moim zdaniem, powinna być ukierunkowana na coś więcej. Nie ma nic złego w tym, że ci ludzie będą dobrymi biznesmenami, będą dobrymi pracownikami, ale też powinni mieć właśnie pewne wykształcenie, nie mieszać tego z wiedzą jako taką, ale wykształcenie, pewne obycie jako ludzie, jako tacy, pewien wymiar, jakby to nazwać, takiego rozeznania w rzeczywistości, jeśli chodzi na przykład, czego nie ma, a na co chciałbym zwrócić uwagę. Logika. Dlaczego w systemie kształcenia podstawowego uczy się masę rzeczy, a nie uczy się logicznego myślenia? I nie mówię tutaj o logice formalnej, żeby wypisywać jakieś znaczki, tylko o pewnych przykładach, żeby pokazać zasadę niesprzeczności, żeby pokazać, że coś z czego wynika albo nie wynika. To się da zrobić na przykładach z życia wziętych. No jeżeli powiem, za oknem pada deszcz, a ktoś powie, za oknem nie pada deszcz, no to tylko jeden z nas może mieć rację. I używając takich prostych przykładów, można uczyć już od przedszkola logicznego myślenia, które przyda im się bez względu na to, co będą robić. I uodporni na przykład na różnego rodzaju manipulacje w postaci reklam, różnych ideologii. Więc zacznijmy od podstaw, a dopiero później pakujmy wiedzę specjalistyczną. Pójdźmy dalej. Jakie są alternatywy właśnie, jeżeli ten system tak wygląda? No wydaje mi się, że alternatyw jest kilka. Pierwsza to oczywiście jakieś zmiany w systemie edukacji publicznej, które by uwzględniły rzeczy, o których mówiłem, ale to jest zawsze proces długotrwały i nie można się tego zbyt szybko spodziewać. No bądźmy realistami. Wydaje mi się, że bardzo istotne są właśnie inicjatywy takie prywatne, jak Jacka Weigla, jak ojca Adama Szustaka, jak wielu, wielu innych, jak Jordana Petersona i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że one stwarzają pewną konkurencję. Pewną konkurencję dla tego systemu edukacji powszechnej. No problem jest taki, że ta edukacja powszechna do 18 roku życia jest przymusowa. Więc bez względu na to, jakie banialuki tam będą próbować kłaść do głów naszym dzieciom, no to mamy jakby nakaz ich edukowania, ale jest też opcja edukacji domowej, która się staje coraz bardziej popularna, gdzie rodzic rzeczywiście ma kontrolę nad tym, co jego dzieci poznają, jaką wiedzę chłoną. I to wydaje mi się bardzo ważne, dlatego że nie może być, i to mówi o tym Jacek Weigl, pewnego rozdziewu pomiędzy jakimiś fundamentalnymi wartościami, pomiędzy tym spójnym obrazem rzeczywistości, jakie dziecko otrzymuje od swoich rodziców i do przekazania, którego mają ci rodzice prawo, gwarantowane przez konstytucję, nie może być rozdziewu między tym, a między tym, czego uczą nauczyciele w szkole, którzy starają się to rozbić. A wiemy, że no nie ma ludzi stuprocentowo obiektywnych, więc powinien tu być jakiś obszar wolnej decyzji rodzica, czego to dziecko będzie się uczyć. Druga rzecz to jest to, co no powoli się pojawia, jakiś rodzaj tutoringu, mentoringu, czyli powrót do tego, co mieliśmy już w starożytności. Uczeń, mistrz, widzimy, że ktoś jest autorytetem, staramy się jakiś kontakt nawiązać z tą osobą. Dzięki internetowi jest to coraz bardziej możliwe. W przypadku tych osób, o których mówiłem, szczególnie Jordan Peterson nieustannie prowadzi takie Q&A z tymi sponsorami na Patreonie, których ma. I odpowiada na ich pytania, czy na przykład jest tam wpisane, że ci, którzy jakoś go tam finansują o określonej kwocie, mają na przykład
raz na miesiąc godzinną rozmowę z nim mogą przeprowadzić. Czy, myślę, że tutaj jest perspektywa bardzo szeroka. I oczywiście ta rzecz, która wydaje się najprostsza, a z drugiej strony wymagająca największych nakładów, to jest tworzenie prywatnych szkół. Prywatnych szkół, które nie tyle będą zastępować szkoły publiczne, co będą uzupełniać braki. Czyli to, czego nie ma w edukacji publicznej powszechnej, to powinno pojawiać się w takich szkołach. A jeżeli to będą rzeczywiście informacje, wiadomości czy sposoby nauczania, które są w jakiś sposób atrakcyjne dla innych, które wypełniają tę lukę, tę potrzebę, no to myślę, że one powinny w jakiś sposób móc funkcjonować. I widzimy to na przykładzie właśnie roli tych nowych technologii. Tutaj mam dzisiejszy zrzut ekranu właśnie z serwisu Patronite, z konta Adama Szustaka, które założył. Chyba na początku, nie wiem ile tam miał, chyba ileś tam, nie wiem, z 10 tysięcy tam chciał zebrać, czy coś takiego. No obecnie mamy tutaj 64 tysiące złotych miesięcznie od sponsorów na jego projekt, które są przyznawane, a łącznie 181 tysiąca złotych już na ten moment otrzymał. Więc nowe technologie, internet dają możliwość finansowania różnych alternatywnych projektów. No nikt się nie spodziewał takiej kwoty. Tak jak mówię, to jest kwota, która przebiła, właściwie to jest chyba obecnie ten profil, który zyskuje największe finansowanie na całym Patronite. Także ludzie, którzy chcą finansować tego rodzaju projekty, istnieją. Kwestia jest tylko taka, żeby mieć dobry pomysł, spróbować to jakoś zorganizować, zacząć działać, to znaczy nie czekać na zasadzie dajcie mi pieniądze, to ja cokolwiek zrobię. Tylko robić coś, jeżeli to się okaże dobre, użyteczne ludziom, to finansowanie się znajdzie. A jeżeli ktoś wychodzi z założenia na zasadzie, a czy nam się to opłaci, a czy może najpierw zbierzemy pieniądze i wtedy coś będziemy robić, to tak nie działa. Trzeba najpierw zacząć podejmować jakieś działania, a dopiero kiedy one zaczynają przynosić jakieś rezultaty i rzeczywiście tych pieniędzy brakuje czy możliwości, bo czasami to nie jest kwestia na przykład finansów, no i też opatrzność jakoś czuwa i pewne rzeczy umożliwia, ale kiedy okaże się to konieczne, no to wtedy o te pieniądze prosić, a coraz więcej jest takich serwisów. Druga rzecz jest taka, że mamy YouTube'a, masę uczelni teraz zagranicznych też, Harvarda na przykład czy Berkeley, wrzuca wykłady w internet. Całe kursy, które możemy sobie przejść bez wychodzenia w domu. Są coraz więcej jest stworzonych takich kursów online, gdzie później otrzymujemy jakiś certyfikat. Więc to mi się wydają dobre alternatywy do tego. To, co jest takim problemem, o którym wspomina Peterson, to jest to, że na ten moment nie są zbyt uznawane jakieś tam certyfikaty pochodzące z internetu. Czy ktoś powie, na przykład przychodzi na jakieś studia i mówi słuchałem sobie wykładów na YouTubie z Berkeley, prawda, z matematyki, a nie mam żadnego formalnego wykształcenia. No nie działa to na tej zasadzie. Ale i Peterson i ileś innych osób już myśli o tym, jak to usprawnić. No bo chodzi o to, że nie możemy wyzbyć się zupełnie autorytetów, bo inaczej mamy szum medialny. Widzimy to na przykład dzisiaj w kontekście debaty o szczepionkach. Mamy przeciwników, nie szczepić w ogóle, bo szczepionki to nic nie dają, więcej ludzi chorych, inni mówią nie szczepić, bo przecież ileś chorób wyeliminowaliśmy i jedni i drudzy jakimiś badaniami się przerzucają, jakimiś autorytetami, ale z mojego rozeznania w tym temacie, jak na ten moment, no to widzę, że panuje chaos i on jest spowodowany właśnie pewnym upadkiem autorytetów, a związany jest z tym, że te autorytety nas zawiodły właśnie tym, że przekazują nam jakieś informacje, ale nie ma sytuacji, w której próbowali nam na przykład lekarze wyjaśniać działanie użytych środków, powiedzmy w szczepionce, czy nauczyciel w podstawówce nie stara się przedstawić tej wiedzy uczniowi tak, żeby on zrozumiał, o co w tym chodzi. On mówi, no tak jest, zapisz to, tego się nauczy na pamięć. Nie szuka jakichś metod wyjaśnienia tych spraw, tych faktów, które mu podaje, tak, żeby one trafiły do tego młodego człowieka.
No wydaje mi się, że tu można by bardzo dużo mówić, ale już czasu na to nie ma. Więc na tym poprzestanę i czekam na ewentualne pytania. Dziękuję bardzo. Teraz przejdziemy właśnie do pytań. Ja już zacząłem mówić o tym patronajcie. Bateria się rozładowała. Kręcimy dla tych, co nie wiedzą. Podnosimy rękę. No, poczekaj, bo może ona się wyskoczyła. Nie, wyładowała się, bo jest informacja. Zastanawiamy do siebie kulturalnie. Nie krzyczymy, bo się zdarzały czasem sytuacje. Nie mówię koniecznie tutaj, ale na jakimś innym, w jakimś innym medium. Nie ma. Także proszę bardzo, kto ma jakieś pytania? Groźby, nie. Sugestie. Śmiało, no nie będziemy gryźć. Adam nie będzie gry na to. Wszyscy się zgadzamy, a dżentelmeni o faktach nie dyskutują. To może ja mam pytanie. Proszę się. Może troszkę będzie odbiegało od tematu, ale ja tak, jak tak wspominałeś o autorytetach właśnie, nie? To z założenia załóżmy, że nasz rząd jest takim autorytetem i chciałbym się zapytać, jak można by uczyć dzieci, że najlepszym rozwiązaniem są rozwiązania pokojowe, a nie agresywne, podczas gdy rządy robią zupełnie odwrotnie, prowadząc nieustanne wyścigi zbrojeń. Ja myślę, że dzieci to wiedzą, to dorośli o tym zapominają, tak bym powiedział, tudzież jest to wypaczane dopiero w trakcie. Wydaje mi się, że też z mojego doświadczenia, jak pamiętam jako dziecko, to oczywiście miałem tam kolegów, którzy też tam lubili rozwiązywać sytuacje poprzez jakieś bójki, ale ja nawet wtedy widziałem, że to jest związane z głębszym problemem, z problemem wychowania w domu. Wydaje mi się, że podstawą do tego, bo tu jest mowa o autorytecie rządu. Podstawą do tego jest autorytet rodziców. Jeżeli ojciec rozwiązuje sytuację agresją, typu przychodzi syn i mówi, ojciec do niego, pokaż dzienniczek, o jedynka, i daje mu w łeba, mówi, ty durniu, nie uczysz się, ty głąbie, co to z ciebie będzie, no to on się już uczy tej agresji, rozwiązywania sytuacji przez agresję. W momencie, jeżeli te rozwiązania wyglądają inaczej, no to zostanie to w jakiś inny sposób zapamiętane. Pamiętajmy, że w rządach zasiadają ludzie, którzy są dziećmi jakichś rodziców. I wydaje mi się, że tu trzeba szukać, że podstawą tego wszystkiego jest rodzina. I to jest też ważne, na co wskazałeś, dlatego że, no właśnie nie wspomniałem o tym, a to jest bardzo istotna rzecz, że ta edukacja powinna zaczynać się w domu. Na przykład w moim pokoleniu to coś takiego właściwie no nie istniało w sposób świadomy. To znaczy nie było na tej zasadzie, jak ja to już teraz widzę, że jako ojciec moich przyszłych dzieci ja muszę zwracać uwagę na ich edukację, bo wiem, że to jest jakaś siła, to jest jakaś ich oręż właśnie. Bo teraz jeżeli oni nie będą mieć wiedzy, nie będą mieć jakichś sposobów rozwiązywania problemów, no to właśnie pójdą na łatwiznę, na zasadzie rozwiązywania tego przez agresję. Więc wydaje mi się, że ta edukacja domowa, nawet jeżeli mamy system edukacji publicznej, alternatywy i tak dalej, świadome podejście rodziców do wykształcenia, wychowania swojego dziecka. Taka edukacja bardziej też przydałaby się edukacja rodziców. Tak, tak. I stąd, tak jak mówiłem, o alternatywnych jakichś tam szkołach, metodach edukacji, wydaje mi się, że może tak zaznaczę, nie chodziło mi tylko o szkoły czy placówki edukacyjne dla dzieci i młodzieży, ale też właśnie o tą edukację przez całe życie, o tą naukę przez całe życie, dlatego że my nie mamy granic rozwoju. To nie jest tak, że ktoś może powiedzieć, o, już przepełniłem swoją wiedzę, możliwości, już nic więcej się nie nauczę. No nie, jeżeli człowiek nie uczy się do końca życia, są dwie możliwości. Albo uczymy się do końca życia, edukujemy, poznajemy nowe rzeczy, albo głupiejemy, kiedy tego nie robimy. To nie jest tak, że jak ktoś się nie uczy, zostawia coś, to on zostaje w miejscu na tym poziomie wiedzy i możliwości, w którym był. Tylko staje się coraz bardziej głupszy i coraz bardziej niedorajdą życiowym. Jeżeli się nie rozwija, to jest coś koniecznego. Zatrzymanie się w miejscu to jest tak naprawdę cofanie się. No tak, się zgłaszałeś. Tak, no bo to będzie trochę dotyczy z tego, co ty zadałeś i co Adam się odpowiedział. Czyli o roli rodziny, a właściwie o jej autonomii do kształcenia swojego potomstwa.
Wyobraźmy sobie taką sytuację, która no, mają miejsce takie zresztą na świecie. Jest na szwedzkim rodzicem, no ja są wspólnie z żoną, partnerem, partnerką i synkolwiek tam. Stwierdzamy, że mój syn wie tak powiedzieć od dzisiaj dziewczynką i co więcej, to co państwo mi proponuje, no nie jest to program, który jest odpowiedni dla mojego syna, córki, bo jest to patriarchalny i on będę wpajał feminizm. I ja tak uważam, że ta autonomia jednak pojawia się jednak przez państwo całkowicie tolerowana, czyli tak państwo w pewnych aspektach powiedzieć z rodziców, wasza autonomia jest krzywdząca dla... Ja myślę, że to jest kilka elementów. Pierwsza rzecz jest taka, że rodzice sobie mogą na przykład myśleć, że ich dziecko, które jest chłopcem, jest dziewczynką, ale nie mogą tego wymagać od innych ludzi, prawda? To jest pierwsza rzecz. No, oni sobie mogą uważać, co chcą, nie? A inny jak zobaczy, że to jest chłopiec, biologicznie jest chłopcem, no to jest chłopcem, prawda? I wydaje mi się, że bezsensem jest to, z czym miał do czynienia Peterson, że właśnie w Kanadzie wprowadzili to prawo, że jeżeli na przykład teraz będzie dziewczyna, która ona stwierdza, że teraz jest chłopcem albo jeszcze tam jakimś innym rodzajem człowieka, bo tam wymyślili jakieś inne tych płci, jest już chyba ponad 70 zmyślonych. Ja teraz będę się zwracał do niej w niewłaściwy sposób, czyli użyję złego zaimka, to ona mnie może podać do sądu i ja mogę zostać ukarany karą finansową, bo się nie zwracałem do niej tak, jak ona by tego chciała. No to jest jakiś absurd, widzimy, w tym istnieje, bo teraz każdy sobie może tych zaimków wymyślać i no to jest prosty sposób na to, żeby uprzykrzać po prostu innym życie z czystej złośliwości, bo ja mogę w tej chwili sobie stwierdzić, że teraz ja jestem mężczyzną, po 5 sekundach ja teraz jestem kobietą, po 5 sekundach jestem she-mailem, a potem jakimś jeszcze a-male, a potem jeszcze jakimiś tam dziwnymi innymi rzeczami. No i teraz mogę kogoś nagrać, że zwracał się do mnie w niewłaściwy sposób i kary pociągać. Ale druga rzecz co do kwestii edukacji jako takiej. Czy powinna panować pełna niezależność? Nie wiem. Dlatego, że jeżeli byśmy zupełnie... Ja wychodzę bardziej z takiej perspektywy, nie tylko jeśli chodzi o edukację, ale masę innych rzeczy. Żeby jednak zostawić ludziom wolność, ale nie w ten sposób, że teraz nie ma publicznej czy państwowej edukacji w ogóle, to znaczy ją kasujemy, no bo teraz ci biedniejsi no chcieliby, żeby ich dziecko było wyedukowane, ale mamy same prywatne szkoły, oni nie mają pieniędzy, jest problem. Oczywiście niektórzy tu mówią, no to nie jest tak, jak sobie wyobrażamy, bo wtedy by się znalazły fundacje, które by w tym pomagały i no, te dzieci i tak by były wykształcone. Jest to możliwe, nie wiem, czy by to tak zadziałało, ale jest też jeszcze inna możliwość, typu powszechna edukacja jest bezpłatna, ale nie jest ona obowiązkowa w ten sposób, że jeżeli ktoś, że nie ma tak, że straż miejska na przykład dziecko przyprowadza do szkoły. Jeżeli ono, bo może być tak, że rodzice nie chcą posyłać dziecka do szkoły, ale może dziecko chce, więc niech sobie przyjdzie, się uczy. Może być tak, że no, dziecko na przykład nie chce, no to jest taka też sytuacja. Rodzice posyłają, ale oni mają władzę rodzicielską, więc wtedy okej, rodzice dali zgodę na to, czy wysłali to dziecko do szkoły, no to wtedy państwo może upilnować je tam. No ale może być też sytuacja, kiedy no, rodzice są bezmyślni. Nie posyłają tego dziecka do szkoły, sami go nie uczą, to dziecko mówi, dobra, mam więcej wolnego czasu i to działa na jego niekorzyść. No i pytanie, co wtedy? Czy tak to zostawiamy i nas to nie obchodzi i z przyczyn no, niezależnych od tego dziecka, no bo ono nie ma jeszcze w pełni świadomości, ono gdzieś zostaje w tyle. Nie wiem, nie mam odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że zamiast próbować właśnie manipulować od podstaw to, co mówiłem, systemem właśnie edukacji, zmieniać ustawy i tak dalej, tworzyć alternatywy. Jeżeli te alternatywy okażą się skuteczniejsze, no to siłą rzeczy podniesie się larum, że no zobaczcie, tutaj działają te alternatywy dużo lepiej, ten system w ogóle nie funkcjonuje, skorzystajmy z tych rozwiązań, które widzimy, że one już działają. Że to nie jest tylko jakaś teoria, że to stoi tutaj taki Adam i on go gdzieś tam o tym sobie gada, tylko że to działa i teraz możemy to zaszczepić na inne przestrzenie. Też widziałem, kolejne osoby się zgłaszają.
proszę bardzo. O, jeszcze stanę, świetnie. Bardzo ciekawa prezentacja. Możecie powiedzieć, czego my mogliśmy powiedzieć jednej rzeczy zabrakło, ale dlatego mi to zabrakło, gdyż to jest koło filozofów, a to nie jest koło administracyjne. Jednych aktów rozwiązań prawnych aktualnie obowiązujących w Polsce. Administracji właśnie edukacji naszej i właśnie w tym leży duży problem w mojej opinii. Dlaczego? Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dzisiaj mamy do czynienia z czymś takim, że podręczniki szkolne, zresztą tak było od dawna też, muszą, żeby były dopuszczone, muszą być zatwierdzone przez ministerstwo, prawda? Nauczyciel ma prawo wybrać sobie jeden z tych podręczników, ale każdy z nich musi być zatwierdzony przez ministerstwo. W związku z powyższym, jak wiadomo, ministerstwo jest organem politycznym. Która partia zwycięża, wówczas dany minister ze swoją ekipą akceptuje bądź nie akceptuje podręcznik, notabene, który jest napisany przez specjalistów, ale napisany być może przez takich specjalistów, którzy na którym aktualnie odpowiada władza, prawda? Tu jest pewien właśnie pewien kłopot. Teraz pytanie jest, jak to można byłoby rozwiązać? No ale właśnie wydaje mi się, że rozwiązanie to są właśnie alternatywy, czyli do... Zanim zaczniemy kombinować o tym, co zmienić w samych ustawach i tak dalej, to twórzmy alternatywy jako szkoły, tak jak mówię, nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale też dla dorosłych, którzy chcą się kształcić. Nie chodzi mi tu o uniwersytet trzeciego wieku, gdzie sobie chodzą ludzie na różnego rodzaju wykłady, tylko tworzyć coś w rodzaju szkół tematycznych, które przekazują wiedzę z określonego zakresu. I nie tylko wiedzy, ale też jeśli chodzi o określone metody na przykład nauczania, które wdrażają. Też dzięki temu takie praktyki, gdy działa jakaś, nazwijmy to alternatywna właśnie szkoła czy placówka edukacji, policjalnej, tak to nazwijmy teraz, one wypracują swoje określone programy. No, każdy może mieć swój. Kwestia jest taka, czy człowiek zgodzi się przyjść, zapłacić, żeby w taki sposób go uczyli. Więc powstaną jakiegoś rodzaju podręczniki, powstaną jakiegoś rodzaju programy i na tej podstawie tego, co zacznie działać już w perspektywie komercyjnej, tak to nazwijmy, można to, co działa, przenosić na grunt tego, co powszechne i państwowe. To jest taka moja propozycja, która wynika też może trochę stąd, że chyba wszyscy mamy dość właśnie różnego rodzaju nieskutecznych rewolucji. Tworzymy gimnazja, teraz je znosimy, te gimnazje, takie pozorne zmiany, które masę pociągają za sobą takich zmian administracyjnych, nieprzemyślane zupełnie, niesprawdzone w żaden sposób. No nie możemy eksperymentować nieustannie na żywym organizmie, bo w końcu się wytworzy pewien chaos. Wydaje mi się, że lepszą drogą jest na przykład też w kontekście w ogóle funkcjonowania państwowej edukacji. Pytanie jest, czy to muszą być wszystkie placówki państwowe, czy placówki prywatne, ale finansowane poprzez granty ze Skarbu Państwa, zależnie od tego, jak funkcjonują. To znaczy, jak widać, że na przykład dobry jest dyrektor, dobrze zarządza, szkoła na siebie zarabia, to jest jeszcze jakaś tam pomoc, dofinansowanie właśnie z podatków. A jeżeli widać, że to jest, można powiedzieć, straszna bieda, że tam nic nikogo nie obchodzi, tak przychodzą ci uczniowie, oni tak żerują tylko na tych pieniądzach z podatku i tak oby było, bo te pieniądze mamy, no to likwidować to, zwalniać tych ludzi. W ogóle nie powinien ktoś taki wtedy pracować. I to była dobra weryfikacja. Bo teraz ja jako rodzic sobie wybieram, powiedzmy, mam jakiś bon, no tak to może wyglądać, mam bon edukacyjny, przypuśćmy ze strony państwa na edukację swojego dziecka. I teraz ja mogę wykorzystać, powiedzmy, taka jakby była możliwość, ten bon, żeby wysłać do, chrześcijańskiej szkoły. Ktoś tam jest niewierzący, to on pośle do takiej, gdzie tam chrześcijańskich wartości nie uczą, bo mówi, że nie. No to niech se pośle do takiej szkoły, a tamten do takiej niech pośle. Po co mamy nieustannie tworzyć te spory, czy krzyże w sali, czy lekcje religii, skoro można to zrobić tak, że ci będą mieć to, czego potrzebują i ci będą mieć, czego potrzebują. I zobaczymy, kto sobie lepiej w życiu poradzi później. Bo tak to tworzy spory. To tworzy właśnie jeszcze dodatkowe konflikty między ludźmi. Prawda? Bo ci by chcieli chrześcijańskie edukacje na przykład, tam ci mówią, nie, krzyże ściągać skaz. I żrą się. A co jest tego przyczyną? Przyczyną jest to, że się próbuje właśnie równość buldożera zaprowadzić. Dzisiaj
celem, proszę mi zwrócić uwagę, na przykład szkoły ponadgimnazjalnej jest to, żeby nauczyć ucznia, żeby zdał maturę i tak, żeby się odniosła na studia. Znaczy, żeby zdał maturę, jeśli musi określoną liczbę punktów uzyskać. W związku z powyższym jest to podstawowy problem. On nie ma się nauczyć myśleć, na właśnie wspomniałeś o logice, z czym się zgadzam w zupełności, w 100%. Nie ma się nauczyć myśleć, nie ma się nauczyć właśnie tego, jak postępować, jak wiedzę historyczną zdobyć, wiedzę polonistyczną i tak dalej, tylko jak rozwiązać właśnie ten artur maturalny. Właśnie. I teraz tak, idąc tym trochę rozmowania, o tym, który ty mówisz, który jest być może słuszny, należałoby zmienić pod kątem prawnym cały system. Dlatego, że te szkoły prywatne, które realizowałyby na przykład lekcje religii w zwiększonym wymiarze, jeżeli ktoś by sobie tego życzył, być może nie miałyby tylu godzin, żeby zrealizować język polski czy matematykę, która musiała być na maturze. W związku z powyższym należało wycofać maturę w obecnym stanie i wprowadzić, wywrócić jeszcze raz egzaminy wstępne na studia. Ja myślę, że to jest dobry kierunek. W ogóle mi się wydaje, że kwestia samej matury, no uznajemy to, egzamin dojrzałości, prawda? Ja się zastanawiam, dlaczego tego nie zakwestionować? Po co nam ta matura, która jest wszędzie taka sama? W ogóle po co nam ona? To nie jest dzisiaj żaden wyznacznik dojrzałości. Kiedyś to miało taki wymiar. Zdał maturę, jest dojrzałym człowiekiem. Nieprawda. Jest masa głupich ludzi, którzy mają maturę i masa mądrych, którzy tej matury nie mają. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, sam kształt tej matury obecnej, to jest przecież jakieś dopasowanie się do klucza. To jest jakieś, można powiedzieć, no, ktoś może się za przeproszenie na pałę nauczyć tego, co tam powinno być wstawione w te odpowiednie bloczki i tak to wygląda. Ale co jeżeli by zachować właśnie taką różnorodność, że ktoś posyła do takiej szkoły, gdzie jest więcej polskiego, gdzieś jest mniej. Potem jeżeli ktoś chce iść na studia, no to właśnie ma jakiś egzamin wstępny, rozmowę też. Ja myślę, że rozmowa nawet ważniejsza niż egzamin, bo jakbym na przykład ja zdawał jakiś egzamin przychodząc na filozofię, to pewnie bym się tu nie dostał, bym pewnie tutaj nie stał, nie byłbym magistrem filozofii, byłbym, nie wiem, co bym robił w życiu, ale możliwe, że możliwe bardzo, że nic dobrego, więc pytanie jest, czy nie zachować właśnie takiej różnorodności w tym i ewentualnie, no bo jeżeli to są pieniądze państwowe, prawda? Ale pieniądze państwowe z podatków, no to jeżeli ja wybieram, że chcę, żeby mój syn był w takiej szkole, gdzie tego na przykład jest mniej matematyki, a więcej polskiego, no to czemu mi tego zabronić? W sensie, przecież też się zrzucam na tą edukację. Jak ktoś pójdzie inny, gdzie nie miał więcej polskiego. I teraz mój syn, który na przykład więcej polskiego ma, z tym, który ma więcej matematyki, razem mogą współpracować. Jeden drugiemu może pomóc jakoś. Żeby trochę tutaj pójść dalej, przyspieszyć, bo nie zostało nam zbyt wiele czasu. Następny w kolejce był Damian, proszę. Ty zgłaszałeś się do pytania, tak? Proszę bardzo. To mam takie pytanie, czy znasz jakiś, ale przede wszystkim fajna prezentacja. Ale się podlizuje. No, prezentacja na prezentację. Nie, bardzo fajnie, fajne kwestie były poruszone. Właśnie mam pytanie, czy gdzieś widziałeś jakieś, czy czytałeś w ogóle jakieś państwo, czy gdziekolwiek zostało zastosowane w państwowym jakby systemie edukacji, to o czym mówisz, czyli nie produkcja masowa, a bardziej skupianie się na tym indywidualnym rozwoju czy podziale, jak to powiedzieć, na kompetencje albo możliwości uczenia. No to powiem tak, że jeżeli chodzi o taki powszechnie realizowany system, to nie kojarzę czegoś takiego, aczkolwiek nawet w Polsce jest to w jakimś stopniu realizowane właśnie, jeśli chodzi o te szkoły Jacka Weigla, czy na przykład szkoły tą prowadzone metodą Marii Montessori. Można powiedzieć, że to trochę idzie w tym kierunku, ale no myślę, czy na przykład kwestia tego, że wybiera coraz więcej rodziców właśnie świadomych sytuacji, to nauczanie w domu na zasadzie takiej, że sami szukają sobie, to nie jest tak, że siada tylko rodzic, no bo ja jakbym miał uczyć na przykład swojego syna, no to ja się nie znam na wszystkim. Byłem, kurczę, no miałem te 8 tych dwój na maturalnym, więc na przykład z geografii, z historii, chemii, paru innych rzeczy, ale jestem słaby. Być może, ale chodzi o to, że no nie ukrywam, że w dużej mierze jestem ignorantem, no i oczywiście, że to nie byłoby na zasadzie, że ja siadam ze swoim synem i wszystkiego go uczę, bo nie jestem w stanie, ale jeżeli mam na to środki, no to mogę na przykład czy zapłacić jakiemuś nauczycielowi, którego znam, który wiem, że jest dobry, który wiem, że coś przekaże, albo na przykład, o tym też właśnie Jacek Weigl mówi, że
nawet na zasadzie tworzenia takich pewnych wspólnot, kontaktów, że przypuśćmy, ja jestem filozofem czy informatykiem i teraz czyjś syn czy córka ma problemy z informatyką czy z filozofii jakiś problem i ja mu pomagam, przypuśćmy tam, przez jakąś tam godzinę i w zamian za tą godzinę ktoś uczy mojego syna, przypuśćmy, chemii. Czyli na zasadzie takiej przyjacielskiej wymiany usług wtedy to działa. Nie na zasadzie, że płacimy sobie i tak dalej, tylko no wiadomo, nauczyciele, wiadomo, nie każdy jest nauczycielem, no to też nie jest takie może stuprocentowo skuteczne, szczególnie jak ktoś nie ma takich dobrych kontaktów, ale no, przez takie osoby, które próbują gdzieś zmieniać coś w tym świecie edukacji, tworzą się jakieś wspólnoty, szczególnie jeśli chodzi o internet, pewne społeczności, które umożliwiają wymianę tego rodzaju kontaktów i rozpoczęcie tego rodzaju współpracy. Myślę, że to może być całkiem dobrym początkiem. Ja? Tak. Ja mam w sumie dwie kwestie. Pierwsza kwestia to taka, że dzisiaj jednak nie jest tak, że wąskim gardłem, które decyduje o dostępie do dóbr współczesnej gospodarki wolnorynkowej, globalnej, jak się ogląda na przykład Discovery Science, taki program, jak to jest zrobione, oglądam ze swoim synem, to tam po prostu widać, że praktycznie wszystko dzisiaj jest produkowane w ten sposób, że ludzie są wyłącznie dodatkami do produkcji tych takich dóbr, z których na co dzień korzystamy. I praktycznie takim wąskim gardłem są po prostu te wielkie koncerny, wielkie korporacje, które posiadają te maszyny. Łącznie, bo może jeszcze powiedzmy dział informatyki, który dzisiaj jest wzrastający, ale generalnie wszyscy bijemy się tak mniej więcej, wydaje mi się na przykład w Polsce o 400 tysięcy dobrze opłacanych miejsc pracy, a gdzie można godnie zarobić, bo na przykład sfera budżetowa dzisiaj nie daje w ogóle takiej możliwości, żeby nauczyciel na przykład, czy nawet profesor gdzieś tam przez 20 lat mógł utrzymać rodzinę, zanim zostanie jakimś tam superprofesorem. Czy to nie jest tak, że na przykład korporacje, no one jakby wspierają ten system taki właśnie ocenowy i właśnie oni biorą z tych bricks in the walls, którzy zresztą mają bardzo wysokie mniemanie o sobie, natomiast faktycznie są w stanie przyjąć wiedzę, niekoniecznie posiadają namysł nad tą wiedzą. Tylko że chodzi mi o to, że w związku z tym, że to oni są powiedzmy stróżami, oni rozdają pieniądze umożliwiające przeżycie i jeszcze prestiż, być może, nie wiem, zachwyt otoczenia, że się zarabia, że się ma dostęp do pełnego życia, czy to nie jest też ich problem, że oni nie szukają, czy tam w ogóle, czy im w ogóle zależy po prostu na mądrych ludziach. Tak samo to już teraz dotykamy teraz tej drugiej kwestii, czyli sfery biznesu, sfery konsumpcji, który de facto generalnie za bardzo nie potrzebuje mądrych ludzi na rynku, bo mądrzy ludzie, no tak jak Seneca zresztą mówił, no do przeżycia, do jakiegoś normalnego życia potrzebna jakiś tam jest zestaw dóbr podstawowych, a cała reszta to jest jakiś tam blitz, coś zupełnie niepotrzebnego, więc gospodarka na tym mogłaby ucierpieć przez przypadek, jeśli ludzie przestaliby się nakręcać tą całą spiralą, również porównywania się nawzajem, ale tych wszystkich pragnień i tak dalej, gdzie pragnienia, no żeby pragnienia panowały nad człowiekiem, to rozum nie do końca może działać, tak? Muszą być poniekąd jakieś tam problemy emocjonalne i tak dalej. Ja myślę, że tutaj też o tym właśnie wspominałem, że nie jestem przeciwnikiem jakby łączenia edukacji z biznesem, bo potrzebujemy usług, potrzebujemy produktów, ale tworzy się z tego pewna patologia, kiedy duże właśnie koncerny jakby lobbują za konkretnymi rozwiązaniami i ideologizują wręcz nauczanie pod tym kątem, żeby szkoły tworzyły ich wyrobników, którzy potem przyjdą, będą robić to, co oni chcą i tyle. Moim zdaniem właśnie takie rozwiązanie ekonomiczne, które jest dzisiaj możliwe, to jest właśnie ten internetowy fundraising. Mi się wydaje, że powinniśmy też spojrzeć w perspektywie właśnie może... No, ale Adam, tylko z drugiej strony, ci ludzie, którzy wspierają, wydaje mi się, że wyznacznikiem powodzenia tego systemu nauczania dla nich też są oceny. Czy to dziecko zda tą maturę, czy to dziecko dostanie się do dobrej uczelni i tak dalej. Jakby wszyscy byli... Właśnie... To ja powiem... akurat ich perspektywa jest zupełnie inna. Zresztą fajnie to Peterson mówi, że czemu służy edukacja? On tam mówi też w kontekście uczelni. Czemu służy? Bo temu, żeby człowiek stał się niebezpieczny, żeby potrafił myśleć,
że potrafił myśleć. Właśnie, ale niebezpieczny we właściwym sposobie, bo tu było pytanie o agresję. W ten sposób, że jeżeli potrafię myśleć, potrafię odnajdywać rozwiązania, jestem w jakiejś dziedzinie dobry, kształcę się, to ja jestem, mam większe możliwości zmieniania tego świata właśnie w sposób pokojowy, nie wszczynając jakichś tam bujek dookoła. Więc to jest siła, to jest oręż pewien, wykształcenie, edukacja, ale rozumiana właśnie szeroko, a nie tylko jako jakaś wiedza. I dlatego w wielu na przykład koncernach to nie jest dobre, no bo przyjdzie ktoś taki, który rzeczywiście ma jakieś tam szersze ogarnięcie, on się zorientuje, jak to wszystko działa, no popracuje chwilę, a potem założy swoją lepszą firmę. Prawda? Tak, no pewnie, że nie wytrzyma. Właśnie, właśnie. Więc wydaje mi się, że też to w kontekście i samych rozwiązań prawnych jest pytanie, bo teraz trochę może radykalne, ale to myślę teraz na bieżąco, to nie jest przemyślane, to co teraz powiem tak do końca, ale jeżeli mamy ludzi, którzy podnoszą jakiś taki internetowy fundraising na swoje projekty i to działa, to jest na zasadzie pewnej, i tym bardziej, że to jest na tym Patronite, comiesięczne jakby sponsorowanie. To jest forma opodatkowania. Ktoś siebie sam opodatkowuje z własnej woli, bo chce na przykład, żeby Peterson robił fajne wykłady. No a jak wygląda opodatkowanie państwowe? Wygląda tak, że z naszych kieszeni przymusem są wyciągane pieniądze na rzeczy, których nawet nie chcemy. I często to było źródłem konfliktów, że na przykład państwo wydawało na zbrojenia, ktoś był temu przeciwny z powodów na przykład jakichś tam religijnych, nie chciał płacić tych podatków, no to do więzienia. Druga rzecz, te pieniądze są pobierane, a potem wydawane w jakiś bezmyślny sposób. I my to wszyscy widzimy, że to jest w bezmyślny sposób wydawane. Bo jakaś tam partia się teraz dopchała do władzy, ona chce realizować swoją wizję, więc przepycha swoją ideologię wszystkim, czyli nie ma tak, że ktoś się może wykręcić, powiedzieć, nie, ja swoich pieniędzy nie dam, bo ja bym wolał to. I pytanie jest, po co to? Czy my w ogóle potrzebujemy tego w takim kontekście? Oczywiście, potrzebujemy podatków na to, żeby utrzymywać jakieś wojsko, nie wiem, policję, jakieś inne służby, które nie mogą być prywatne, bo to wtedy oznacza, że sobie po prostu ten, co ma więcej kasy, będzie miał prywatną armię. Więc pewne rzeczy mogą być, ale w kontekście, przypuśćmy, edukacji, nawet jeżeli potrzebujemy pewnej podstawy, pewnego fundamentu, no to wydaje mi się, że w dużej mierze moglibyśmy iść w kontekście większej wolności tutaj, bo to jest też rozbrajające, no to co dawałem przykład tych autorytetów, tego, że nie ma tego zrozumienia w szkołach, że przepycha się jakieś tam fakty, a nie wyjaśnia ich. To samo, no dzisiaj ten konflikt właśnie związany ze szczepionkami dobrze to obrazuje, dlatego, że na czym polega cały problem? Problem nie polega oczywiście na tym, że nie mamy wiedzy, co tam się znajduje, czy szczepić, czy nie szczepić, mamy pewien chaos, ale większym problemem jest to, że rodzic jest teraz zmuszany, żeby tam zaszczepić swoje dziecko na pełną listę jakichś szczepionek, których tam składu nie zna, nie wie jak to działa, a jak tego nie zrobi, to kara. Prawda? To jest, moim zdaniem to jest taka sowiecka jeszcze mentalność, że użyję tego słowa. I ona na wielu aspektach naszego życia występuje, czyli takie, że ktoś coś wymyśli i mówi, inni muszą to teraz realizować, a jak nie, to do więzienia, jak nie, to płacić. No, jeszcze tylko słowo dodam, że do zmiany tego, moim zdaniem, no, ja jakby takich zmian nie dokonam, ani nie wiem, może ktoś gdzieś bardziej jakoś to zainicjuje, może to się wszystko jakoś tam rozpędzi z czasem, ale do takich zmian potrzeba jest czasami zmiany pokoleniowej, czyli po prostu ileś ludzi musi wymrzeć. To nie jest tak, że oni zmienią zdanie. Oni muszą umrzeć. I dzięki Panu Bogu, że istnieje śmierć właśnie. Bo tak to byśmy żyli w piekle. No nie oszukujmy się, jak spojrzeć na... Muszą, dobrze, że ludzie umierają. No generalnie jest coś takiego, ona po prostu, znaczy w ogóle chciałam, że taka potrzeba zmian w edukacji to nie jest od dzisiaj, bo to no pewnie. Chyba czasu, tak, upłynęło na to bodaj, no nie wiem, może na 7000 czy tam. No więc to jest kupę czasu temu. No ale generalnie metoda polegała na tym, to co już wyszła, na tym, co powiedziałeś, spontaniczności dziecka, tak? Na spontanicznym działaniu,
I też między innymi poprzez zabawę, tak? Dziecko ma się uczyć samodzielności w działaniu, może sobie tym samym wybierać materiały, z którymi chce pracować, tak? Może sobie wybierać, tempo, tempo i czas pracy, tak? W takim sensie. Chociaż z drugiej strony też nie wiem, jakby można to było pogodzić z tym współczesnym systemem edukacji. Jest to prywatne, tak? Jest to prywatne, nie każdego rodzica na to stać, a nie wiem, czy w Częstochowie pewnie nie ma takiej szkoły zawodowej. Jest? Wiem, że Warszawa, Kraków, jak i większość środki, ale to jest... Chodzi o to, że no, ten system ma wielu zwolenników i przeciwników, tak? Bo z jednej strony jak można wyjaśnić chociażby to, że mówiłeś, że dziecko ma naturalną potrzebę ruchu, tak? Ja się z tym oczywiście zgadzam, że osoby dorosłe nie są w stanie wysiedzieć, powiedzmy, nie wiem, 6 godzin przy stole, tak? I nie wiem, pisać, bo człowiek nie jest się po prostu w stanie skupić, tak? A to nie są dopiero dziecko, które ma powiedzmy tam 7 lat. Ale jak na przykład pogodzić coś takiego z tym systemem współczesnym? Nie wiem, mi się wydaje właśnie, że jakby, bo też mówię właśnie o kwestii paradygmatu i oczywiście, że to są też, mówimy o różnych paradygmatach, ale jeszcze w szerszym kontekście mi też właśnie chodzi o wyjście z tego paradygmatu, żeby narzucać wszystkim jakąś jedną wizję, bo teraz mamy tak, jak mówią Montessori i niech sobie, nie do końca, musi być jakaś podstawa, no trzeba dyscypliny, trzeba pewnego przymusu. Ja też się z tym zgadzam, że to jakby nie chodzi też o to, żeby teraz no, nie uczyć dziecka to, co na przykład go męczy, bo niektóre rzeczy męczące trzeba się nauczyć i moim zdaniem na przykład takimi podstawami to jest tak, nauka pisania, czytania, kwestia logicznego rozumowania, że nawet jakby to dziecko tego nienawidziło, niech się nauczy wyszukiwania wiedzy, czyli tak, żeby umiało myśleć, umiało odróżniać prawdę od fałszu, kłamstwa i potem, jak już umie też wyszukiwać tej wiedzy, już się umęczyło na tym podstawowym, ale naprawdę to jest bardzo, bardzo wąski zakres moim zdaniem tej podstawy, to wtedy może sobie wyszukiwać, jakiej wiedzy chce, myśleć, co chce, ale będzie myśleć prawidłowo, to znaczy zgodnie z zasadami logiki jakiejś. I wtedy rzeczywiście może sięgać po inne zainteresowania, bo czy to będzie pasja artystyczna, przypuśćmy do malowania, tam też ścisłe myślenie jest potrzebne, jeśli chodzi o technikę, bo no, dzisiejsza sztuka współczesna mnie na przykład rozbraja na zasadzie takiej, że ktoś tam gdzieś rzuci jajkiem o ścianę, prawda, jakąś farbą, jeszcze tam nie wiadomo jakie rzeczy zrobi i nic z tego nie wynika. Chodzi o to, że jest pewna wizja i to jest pewna wizja twórcza i tu mamy na przykład ludzi, którzy bardziej właśnie mają to myślenie dywergencyjne. Spoko, ale żeby to przekazać teraz ludziom, żeby jakiś pożytek był i tak trzeba to ująć w jakieś ramy, jakiś kanon, tak to nazwijmy, chociażby kanon języka, to znaczy muszę, chcąc zakomunikować jakieś informacje do was na przykład, ja muszę posługiwać się językiem polskim, muszę posługiwać się zasadami logiki i co więcej tym językiem polskim w taki sposób, żeby on był komunikowalny zgodnie z zasadami, ale też żeby jakiś sens z tego wynikał, żeby to nie był jakiś czysty bełkot, czyli zawierać tam treść. Więc te podstawowe elementy moim zdaniem powinny być moim zdaniem powinny być w jakiś sposób narzucone, ale właśnie dla dobra człowieka, bo jak on ma zdolność krytycznego myślenia, potrafi się elokwentnie wypowiedzieć, że inni go rozumieją, wiedzą, co chce powiedzieć, potrafi wyszukiwać informacji, jeżeli coś go ciekawi, to on może tych wyszukiwać informacji, jakie chce, może myśleć sobie, co chce, ale jest w stanie komunikować się z ludźmi, jest w stanie osiągnąć jakieś swoje cele, założenia. I dlatego w tym kontekście już całej reszty, czyli moim zdaniem tej treści nauczania dalszego, ja tu nie jestem zwolennikiem jakiejś takiej właśnie dyktatury, która tworzy podziały, no bo jedna partia właśnie rządzi, mówi wprowadzimy tego, wszyscy mają się tego uczyć i w taki sposób. No to znajdą się tacy, co mówią, nie, my tego nie chcemy, a to też za nasze pieniądze. I teraz ci ludzie się tłuką między sobą, ale przyczyną tego sporu nie leży ani w jednych, ani w drugich, tylko w tych, co mówią, że musicie się zgodzić na to samo. Ale dlaczego? Dlaczego? To ja mam taką sugestię. Tobie chodzi o wychowanie młodych ludzi indywidualnie, tak? Nie do końca, bo tu mówię też o kwestii takiej powszechnej edukacji, na przykład co do tych rzeczy, o których przed chwilą mówiłem o fundamencie, no to jest kwestia jakby nauki dla wszystkich i też trzeba wypośrodkować na pewno te metody, no bo nie jesteśmy w stanie mieć
każdej szkole jednego nauczyciela na jednego ucznia, żeby ta relacja była taka typowo mistrz-uczeń, więc metody muszą być wypośrodkowane, ale mówiłem też o tym, że co do pewnych zdolności czy sposobach percepcji, sposobów uczenia się, można określić pewne typy ludzi. Właśnie słuchowcy, wzrokowcy, ci się uczą lepiej tak, ci trochę wolniej rzeczy robią, ci szybciej. Nie mam złotego rozwiązania, ale wydaje mi się, że można pomyśleć na tym właśnie, jak to zrobić inaczej niż sortowanie datą produkcji. Że nauczyciel powinien sobie zasłużyć na szacunek uczniów. Nie, powiedziałem, może nie tyle zasłużyć, co na zasadzie, że że powinna za tym iść jakaś treść, że to nie może być tylko powierzchowny ten autorytet. Na zasadzie, że on jest nauczycielem, to uczeń ma go, ma go bezwzględnie szanować, ma go uważać za nie wiadomo kogo i że zawsze ten nauczyciel ma rację. No nie, musi iść treść za tym. Ten autorytet musi być podbudowany tą weryfikacją, o której mówiłem, nie tylko wiedzy, ale kompetencji do bycia nauczycielem, do wchodzenia w relacji z uczniem, do tego, żeby miał cierpliwość do niego i tych rzeczy. Może w ten sposób. No bo tu nie chodzi o to, żeby teraz uczeń w sali przychodzi i mówił, a ja pana nie znam, musi sobie pan zasłużyć na mój autorytet. Nie słucham pana. Chcę, że właśnie w ten sposób się to wyobrażę. No nie. Chodzi taka Hania lat 8 i ona tak siedzi tak, no nie podoba mi się, jak pana prowadzi te zajęcia. No. Jest pan niekompetentny. Nie, to nie o to mi chodziło. Dlatego nie. To może źle się wyraziłem. Chodziło mi po prostu o to, że musi treść za tym. Mi się właśnie wydaje, że edukacja powinna być w pewien sposób powinno się ucznia uczyć dyscypliny. Tak. Dyscyplina właśnie w ten tak. sposób, jakby nie da się automatycznie gdzieś wymienić autorytetu. No wyobraź sobie, chodziłeś do szkoły. No tak, ale... Miałeś nauczycieli, których po prostu się bałeś, dlatego, bo nie wiem, byli groźni, o coś tam, ale nie wiem, czego się nauczyć. Nie, no właśnie jak się... Chodzi o to, że w momencie, kiedy byłem na przykład, miałem relację do jakiegoś nauczyciela, jakiegoś lęku i innego rzeczy, to ja się nie uczyłem niczego. Ja nie jestem w stanie w takiej sytuacji, kiedy w człowieku się włącza w dziecku jeszcze wtedy pierwotny instynkt przetrwania, typu jestem zagrożony, muszę się tam chować pod ławką, żeby mnie nie dojrzał, nie zapytał, a co teraz zrobi, a zaraz się będzie drzeć, się człowiek nie uczy. Wtedy człowiek ucieka przed zagrożeniem. Jak człowiek ucieka przed zagrożeniem, to nie jest nauka. Nauka jest wtedy, kiedy ja siadam, kiedy ja pomyślę na spokojnie, czegoś nie łapę, to muszę spokojnie jeszcze raz, a nie, że to nie wiesz, było na ostatnich zajęciach. Pisz kartkówkę, dwuja i tak dalej, no nie? Ale jest różnica między agresją na lekcji, a po prostu być srogim nauczycielem. Osobą, która wymaga na przykład uczenia się z lekcji na lekcji i koniec. Na przykład tabliczki mnożenia to są podstawy. No tak. Dlatego mówiłem, że te podstawy i dyscyplina powinny być zachowane. Dlatego oddzielę. To teraz przychodzi Halina lat 6 do domu i ona mówi, no ale pan Adam to on do mnie nie trafia. Ale nie, dlatego mówiłem. Dlatego mówiłem o tym, że ten fundament w postaci właśnie czytania, pisania, podstawowego liczenia, jakiegoś tam logicznego myślenia, że to musi być tam. Mówiłem też bezpośrednio, użyłem słowa dyscyplina, gdzie musi to przecierpieć dziecko, ale jako baza. A jeżeli chodzi o dalszą wiedzę, która bazuje jakby na tych rzeczach, czyli na tej zdolności liczenia, pisania, czytania, właśnie myślenia, łączenia faktów i tak dalej, to już jest kwestia dalsza. No myślę, że o to, co jest potrzebne, ja rozumiem tą bazę edukacyjną jako to, co jest potrzebne, czy to jest pewna metawiedza, która jest potrzebna do nauki jakiejkolwiek innej wiedzy. Czyli to czytanie, pisanie, no właśnie, to, gdzie jak mam tą podstawę jako narzędzia, to teraz mogę, czy to będzie biologia, czy jakieś tam sztuki plastyczne, czy tamto, ja mając już te zdolności, te narzędzia, mogę teraz i wyszukiwania informacji, logicznego myślenia, tego podstawowego liczenia, czytania, pisania, ja mogę teraz zabrać się za cokolwiek. I wtedy, jak ja mam tą podstawę i mi mówi właśnie nauczyciel coś tam od, powiedzmy, geografii, biologii i tak dalej, to ja już mogę z nim wejść w jakąś polemikę, używając tych narzędzi. Prawda? Nawet jak nie mam wiedzy, a zobaczy, że on gdzieś wpada w sprzeczność, ja mu mówię, ale... Panie nauczycielu, tu jest jakaś sprzeczność czy coś. Albo go zapytam, dlaczego tak jest? Bo ja mam już narzędzia, które pozwolą mi zrozumieć jego wyjaśnienie w jakimś stopniu, może nie całkowicie, ale może już jakoś do mnie dotrzeć. Już nie ma tak, że on mi próbuje tłumaczyć, a ja jestem jeszcze za głupi, żeby cokolwiek zrozumieć. Dobra, ale jeśli dziecko od początku... No jeszcze szybko, no ale dajesz. Właściwie, ale mamy jeszcze dwóch pytających. Ostatnia sprawa. W kuluarach dopytasz. A to Monika chciałaś pytać i wychodzić. Tak, wychodzę, ponieważ...
pytania. Chciałbym najpierw dobrze to zrozumieć, co było przedstawione. Szczególnie dotyczące Petersona, bo w Ameryce mamy takie szeroko wyprawioną dyskusję na temat skończenia edukacji w ogóle. Tam Emily Rorty, Stephen Hicks, Peter McLaren, i tak dalej. To wszystko tak naprawdę sprowadza się do jednego prostego ujęcia, właśnie za Hicksem to przedstawię. Myślenie, takie trzy największe paradygmaty myślenia o edukacji, taki premodernistyczny, modernistyczny i postmodernistyczny. Tutaj zrekonstruowałeś za jeden z panów krytykę myślenia modernistycznego, czyli właśnie tego takiego rozumowego, merkantylistycznego, i potem na końcu odniosłeś się do tego, że trzeba zarabiać na tym już ale na to inna kwestia. Ale ci autorzy, szczególnie właśnie ten Peterson, odwołuje się jednak do tego powrotu, jak na przykład Hicks chciał zostać w tym modernistycznym i doktorował, to tutaj mamy ten powrót do premodernistycznych. I u ciebie jest taki rozwój. Ja oczywiście, jeżeli tutaj nie popełniam błędu, imputuję sobie jakieś założenia, że przyjmujesz premodernistyczne założenia i postmodernistyczne rozwiązania. Za chwilę powiedziałeś, że pluralizacja, różnorodność, prywatyzacja, no to wszystko są jakieś postmodernistyczne rozwiązania. Potem powiedziałeś, że ta cała różnorodność będzie weryfikowana na podstawie sukcesu życiowego danego człowieka. Że ten będzie skończył szkołę tam katolicką, ten niekatolicką i komu się w życiu lepiej powiedzie. Co jest kryterium takiego lepszego wiedzenia się w życiu, które wiążemy z edukacją jakiegoś rodzaju? Czy to nie jest prawda? No bo jeżeli przyjmujemy taką premodernistycznie rozumianą prawdę klasyczną, no to prawda jest jedna. Życie jest jedno najlepsze. No i wówczas, no ja widzę taką sprzeczność. Czy to dobrze zrozumiałem? Tak. Wydaje mi się, że co do rozwiązań postmodernistycznych, to mi do tego bardzo daleko. Aczkolwiek wydaje mi się, że stąd może niezrozumienie, że to, co tu zaprezentowałem, czy tą wizję, którą starałem się przedstawić, ona właśnie wymyka się z tych kategorii, bo postmodernizm to jest na zasadzie, że każdy dowolnie sobie uczy, czego chce, wszystko prywatne dajemy, no i właściwie tyle, prawda? Pluralizm obowiązuje, ale tutaj jednak założenia są inne, bo no po pierwsze nie mówimy o tym, żeby zlikwidować zupełnie państwową edukację, że pewien fundament trzeba zostawić. Druga rzecz to mówiłem w kontekście właśnie tej różnorodności, jeśli chodzi o na przykład, no to jeden z przykładów, ale rozwiązanie na zasadzie bonów na przykład edukacyjnych, które można wykorzystać w tych szkołach, które są finansowane właśnie z podatków, no i stąd ten bon. Ja przychodząc z tym bonem na przykład do danej szkoły, ta szkoła ten bon otrzymuje, a to tak naprawdę są pieniądze z podatków, które są przeznaczone na moją edukację. No nie wspomniałem tutaj o kwestii, znaczy weryfikacji, bo tu powiedziałem tak dosyć ogólnie, że jakby życie zweryfikuje, kto sobie lepiej poradził w życiu. Oczywiście ja nie jestem postmodernistą. Uważam, że prawda istnieje. Tylko kwestia jest taka, że jeżeli ta prawda istnieje, w co właśnie wierzę, no to życie adekwatne z tą prawdą będzie właśnie życiem właściwym, które polega na tym, że człowiek coś osiąga w tym życiu. Coś zdobywa, jakieś ma realne rezultaty, przynosi jakieś owoce. To nie jest tak łatwo, mi się wydaje, jakoś weryfikowalne. No bo wiadomo, łatwą weryfikacją jest ocena, mamy oceny, dobry, gorszy. Jeżeli ktoś powie, życie weryfikuje, no to też zaraz do głowy przychodzą jakieś obiektywne kryteria. Wydaje mi się, że no nie do końca tutaj takie można znaleźć. No, na przykład ja bym mógłbym widzieć, ale ktoś się może ze mną nie zgodzić, że dla mnie takim obiektywnym kryterium jest spełnienie człowieka w rozumieniu realizacji jakby tego, kim jest. Prawda? Tak jak, nie wiem, małe piesek dorasta, staje się dużym psem, szczeka, biega, robi to, co robią psy. Jak powinny, on w ten sposób dorósł, osiągnął pełnię swojej istoty, potem umiera. U człowieka to nie jest tak widoczne, jest trochę bardziej skomplikowane, prawda? Bo nie tylko biologiczny wzrost nas cechuje, ale ta pełnia, o której mówię, no ma wymiar taki w dużej mierze nieuchwytny, że ktoś zrealizował pełnię swojej istoty. Na przykład, no nie wiem, jakiś tam Salvador Dali, pełnią jego istoty było być takim, jakim był malarzem, ale my wcześniej tego nie możemy wiedzieć. A i nawet jak umarł, no to można się zadać pytanie, no dobra, był świetnym malarzem, ale miał tam jakieś problemy chyba z głową, prawda? Potem gdzieś tam chory był. Nie ma tutaj takiego do końca obiektywnego kryterium. Ale wydaje mi się, że pewnym rozeznaniem w tym kierunku może być, ale tak jak mówię, no nie każdy się może tutaj ze mną zgodzić,
Jest też jakaś forma służby dla innych, która przynosi jakiś pożytek innym. To znaczy, że my się realizujemy właśnie w służbie innym. Nie tyle, co osiągamy jakiś sukces w rozumieniu, nachapałem się w życiu, mam masę pieniędzy, siedzę gdzieś na wysokiej górze, nikt tam do mnie nie ma dostępu. Tylko właśnie na takiej zasadzie, że przyjąłem jakąś wiedzę, skończyłem jakąś edukację, jakiś rozwój i teraz dzielę się tym z innymi. Ale to nie jest nic takiego obiektywnego, nic takiego ścisłego. To jest tylko taka, tak mówię, to o czym mówię, to jest pewna wizja. To nie jest, jakby to nazwać, jakiś rodzaj systemu filozoficznego, systemu edukacji, który proponuję. I wydaje mi się, że właśnie te paradygmaty, no w każdym można coś wyłuskać dobrego, ale najgorsze, co moim zdaniem, na czym kończy wiele różnych pomysłów, nie tylko w dziedzinie edukacji, ale w wielu innych, to jest to, że ludzie dzielą się, fiksują się na pewne ideologie i właśnie zwalczają się nawzajem, zamiast siąść razem, przedyskutować sprawę, dlatego że to jest pewien schemat, który to pokazuje, i zobaczyć, jakie są wady tych rozwiązań, bo zawsze są jakieś wady, jakie są te aspekty pozytywne i spróbować odnaleźć coś, co będzie lepszym rozwiązaniem, które da się wdrożyć już teraz, żeby ten system działał chociaż odrobinę lepiej. Jutro na przykład i jeszcze trochę lepiej pojutrze i za dwa. Trzeba mieć umiejętność podejmowania decyzji i w ogóle działania w grupie. Tak. A tego też ani system edukacji nie uczy. No nie. To dla ludzi jest trudne, bo gdybyśmy teraz usiedli i byśmy chcieli jakieś zmiany wprowadzić, to ja myślę, że Harminder byłby niezły. Co się sprawdzi? Tak, ale właśnie jest też pytanie. Ale jest też pytanie właśnie, jakie rzeczy, czyli myślenie też w tych kategoriach, którego wydaje mi się, że brakuje też w tych paradygmatach, czyli to myślenie, co... Jakie rzeczy są ważne? Tak, ale też druga rzecz. Jakie... Rozmawiać, tylko argumentować, kto ma rację. Tak, ale też jakie rzeczy... Okej, ale też jakie rzeczy muszą właśnie stanowić pewien fundament, który powinniśmy jednak poddać ludzi dyscyplinie, żeby pewne rzeczy były, stanowiły pewien rodzaj nawet przymusu, a jakie możemy wprowadzić jako ten obszar wolności. Bo wydaje mi się, że są tacy, którzy wchodzą w ten obszar wolności, mówią wolność, wolność, wolność i nie, dyscyplina, ale w każdym aspekcie naszego życia jest tak, że potrzeba jest i tej dyscypliny, i wolności. Na przykład jak ktoś uczy się, taki bliski mi przykład, sztuk walki, no to ja muszę najpierw mega narzucić na siebie dyscyplinę, żeby ćwiczyć konkretne ruchy, które są jakimś rodzajem przymusu dla mnie. Ale potem, w momencie, kiedy ja już je uchwycę, to mam, otwiera się przede mną przestrzeń wolności. Jak uczę się logiki, muszę się nauczyć pewnego myślenia, które jest jakimś narzuceniem dyscypliny na mnie. Ale w momencie, kiedy ja tą dyscyplinę sobie narzuciłem, to ona służy mi po to, żeby otworzyć przestrzeń pewnej wolności. Nie powinniśmy o tym zapominać, że celem jest zwiększanie możliwości człowieka, jego potencjalności działania w świecie, a nie zasady dla zasad, dyscyplina dla dyscypliny. I tak samo, że ta wolność, ta potencjalność, ona też nie jest tylko po to, żebyśmy uprawiali wszyscy samowolkę i żeby było nam miło, tylko ona też ma czemuś służyć. I moim zdaniem ona ma właśnie służyć też innym ludziom. Czyli ma sprawiać, żeby nie tylko życie moje, ale innych ludzi było dzięki temu lepsze. Jeżeli ja wykorzystuję te możliwości po to, żeby dla własnych osobistych korzyści, a innych tylko gnębię i taki paradygmat narzucam innym, no to on się nie sprawdza. Ja wiem, że to są takie dosyć mętne tutaj spekulacje. Jeszcze pani Ania, proszę. Ja chciałam tylko taką uwagę, że w zasadzie cała sprawa rozbija się o powołanie. Tak. Bo jeżeli mamy nauczycieli z powołania, że tak powiem, to oni będą, pomimo tego, że mają narzucony program, będą umieli dotrzeć do ucznia. Zgadzam się. Na swoim synu, który też nienawidził podstawówki, ale miał jedną nauczycielkę, polonistkę. Inni rodzice mieli jakieś tam pretensje, że ona nie realizuje tego programu, że tam czegoś dzieci nie nauczyło. A on mówił, że tylko dzięki niej przetrzymał jakoś tę szkołę. I zawsze mówiłam też, ja powtarzałam i okazuje się, że to nie jestem odosobniona w tym, że mówiłam synowi, ty nie musisz mieć piątek i czwórek od góry do dołu. Ty możesz mieć troje, ale bądź w jednym chociaż dobrym. Tym, co ci właśnie bardziej, najbardziej odpowiada. No tak. No ale na przykład, jeżeli chodzi o tabliczkę mnożenia, bo tutaj była też taka kwestia poruszona. Mój syn nie umiał tabliczki mnożenia. Tabliczkę mnożenia trzeba wykuć, ale on ją rozumiał. I matematyk był na tyle, czy matematyczka była na tyle wyrozumiała, że on mówi, ja wiem, że on nie umie.
ale on sobie da radę, bo on normalnie ją rozumie. Jak nie wiedział, że to jest 4 razy 7, ale wiedział, że to jest 2 razy 7, to sobie 2 razy 7 i 2 razy 7 dodał i już miał wynik. No, zgadzam się z tym i wydaje mi się, że to jest istotne słowo, właśnie powołanie i zabrakło mi trochę... Dominowanie, jak to teraz mamy jak? Z nauczyciela. Dominowanie. Domin, o właśnie, powołanie, a nie dominowanie. I o to chyba też, wydaje mi się, że tego też nam potrzeba w kontekście właśnie tego rozeznawania tych kompetencji i to ujmuje właśnie jedno słowo, że nie tylko wiedza, ale rozeznać, czy powołany jest do tego ten człowiek, żeby być tym nauczycielem. Chociaż jest żart, że nauczyciel to jest człowiek, któremu wydawało się, że lubi dzieci. I tym żartem zakończymy. Zapraszam do kuluarów. Dziękuję bardzo.